Jest z nami Patryk Karaś, pseudonim Ryba, to jest artystyczny pseudonim. Witam, witam Patryk, miło Cię gościć w naszym klubie. Witam, bardzo mi miło również. Patryk, dzisiaj potrenowałeś. Generalnie widzę, że jesteś chyba w bardzo dobrej formie. No i tutaj dzisiaj mi zdradziłeś, że zaczynałeś od karate, co jest bardzo dla mnie ciekawą rzeczą. No i po kopnięciach okazało się, że bardzo dobrze kopiesz. Tak naprawdę kiedy zaczęła się Twoja przygoda ze sportami walki? No to było gdzieś tam za dzieciaka. Jak miałem 8 lat, to rodzice zapisali mnie na karate. No ale to był tam dość taki epizod, no z 3 lata można powiedzieć, że chodziłem tam, trenowałem rekreacyjnie. No ale później miałem przerwę długą, więc tak naprawdę gdzieś tylko jakieś pozostały tam odruchy z tego. Ale kopnięcia zostały, tak? Bo miałem Cię dzisiaj na tarczy, mogłem potarczować i spróbować i widać, że te kopnięcia są bardzo ostre, szczególnie powiedzmy kopnięcia na tułów takie, no widać, że jest moc w tych kopnięciach, a ważysz zaledwie 70 kg. No tak, lubię kopać, to prawda. Kopnięcia są mi, że tak powiem, nie są mi obce. Czyli rozumiem, że jakby był Fame MMA, załóżmy tam 9, 10, 11 i Kamil Hassi, to byłaby walka karateków na dobre kopnięcia. Oj, myślę, że jeszcze musiałbym troszkę potrenować do tego poziomu. No ale jeśli chodzi o treningi, to widać, że cały czas nie zasypiasz gruszek w popiele. Trenujesz codziennie, czy trenujesz powiedzmy 2-3 razy w tygodniu? Jak to wygląda w tej chwili u Ciebie? No ostatnio to praktycznie codziennie teraz zacząłem trenować, żeby wejść w taki fajny tryb, że tak powiem, sportowy. Powiedz, bo tak naprawdę jesteś znany przede wszystkim z tych freestyle'owych jakby wyczynów. Jesteś zwycięzcą tego słynnego WBW. Jeśli się ludzie niektórzy interesują, to wiedzą, o czym jest mowa. W tych muzycznych klimatach pozostajesz nadal jeszcze? No teraz niestety ze względu na tą całą aferę związaną z COVID-em są wstrzymane wszelkie takie eventy, więc siłą rzeczy no nie startuję już teraz w żadnych bitwach. No ale jak wszystko wróci do normalności, no to myślę, że jeszcze jakiś udział wezmę w takiej bitwie na pewno. A chyba internetowo też robiłeś coś podobnego, tak? Tak, tak. Organizowałem taką bitwę freestyle'ową. Na Discordzie, tak? Na Discordzie, dokładnie. I też mi to ostatnio chodzi po głowie, żeby coś takiego zorganizować, bo ludzie są już, że tak powiem, stęsknieni za tymi bitwami, a nie mogą się one teraz w innej formie odbywać. Widziałeś występ ostatnio swojego byłego rywala Filipka, no i całkiem dobrze się pokazał w walce z Sobotą. Tak, tak, widziałem. W ogóle bardzo fajna bitka, tam charakternie chłopaki się lali, że tak powiem, po mordach. Niczego nie brakowało w tej walce. Komu kibicowałeś? No Filipkowi, ze względu tam na znajomość z nim oczywiście. Sobota Cię zaskoczył formą, bo tak wszyscy myśleli, że młody Filipek, 20 parę lat, 24 chyba lata, a tutaj jednak już facet, który ma do swoje lata, mogę tak powiedzieć, koło 40, więc jak myślałeś, że w ogóle wytrzyma w Sobota taką walkę? No przyznam szczerze, że Sobota mnie bardzo pozytywnie zaskoczył w tej walce, tam w pewnym momencie miał nawet Filipka w dosiadzie i ta walka okazała się dużo trudniejszą przeprawą dla Filipa niż sądziłem, że będzie to miało miejsce. Także no Sobota pokazał, że tak powiem, charakter. Kiedy Ciebie zobaczymy w ogóle? Czy jest możliwe, żebyśmy Cię zobaczyli już na 9. gali? Czy dopiero zobaczymy Cię gdzieś dalej? Jak to wygląda Twoje, jak wyglądają Twoje rozmowy z Fame MMA? Możesz coś ujawnić czy nie? No zobaczymy, jakieś tam rozmowy, że tak powiem, trwają, coś tam jest na rzeczy, no ale na ten moment nie mogę niestety żadnych konkretów na ten temat zdradzić. Słuchaj, trenuje z Tobą też Amadeusz Ferrari, który dzisiaj tutaj był. Jak w ogóle byś ocenił to, co on robi? Bo chyba dobrze się rozumiecie z tego, co zauważyłem. Gdzieś tam Ty tolerujesz te spóźnianie się Amadeusza, co nie jest łatwe, jak widziałem, bo dzisiaj też się trochę denerwowałeś. I powiedziałeś, a to Amadeusz, ale to chyba jednak gdzieś tam czujecie chemię. Razem trenujecie, robicie coś w parach? To znaczy, no teraz przez jakiś czas nie trenowaliśmy razem. Wcześniej trenowaliśmy, Amadeusz przychodził tam do klubu, w którym ja wcześniej trenowałem, Alligators. No ale znowu w związku z tym całym wirusem dużo było komplikacji, pozamykane były kluby. Teraz wiem, że Alligatorsi się otworzyli. No i przez jakiś czas nie trenowałem z Amadeuszem. No ale widzę, że co, że ruszył od stycznia trochę z treningami i że forma jest coraz lepsza. Tobie udaje się porobić jakieś rzeczy parterowe z nim, czy raczej skupiałeś się gdzieś tam stójka, czy po prostu byliście tylko na treningach grupowych razem?
Znaczy byliśmy na treningach wtedy grupowych razem tylko i robiliśmy tylko stójkę, bo to było jeszcze w okresie, kiedy przygotowywał się do walki z wiewiórem w Formule K1, więc nie było tak jakby potrzeby wtedy, żeby robił parter i zapasy. Czego mu brakuje, żeby zacząć wygrywać, no bo mimo wszystko ma 4 porażki. Jakby na to nie patrzeć, no, chociażby na walkę z Polakiem, czy walkę z wiewiórem w K1, to jednak potrzebuje zwycięstwa i widać, że to zwycięstwo mu jest potrzebne, no i chyba zmotywowany strasznie jest. No zmotywowany, no właśnie bym powiedział, że brakuje tej pracowitości, takiej sumienności, no ale jak widzimy to już, że tak powiem, za nim. To już tak, to już za nim. Myślisz, że... No tak, ale wrócił do Warszawy z obozu i chyba w dobrej formie, bo przynajmniej dzisiaj tutaj się nieźle ruszał. Tak samo chyba to widziałeś, nie? Tak. No w dobrym trybie jest, w pełnym gazie bym powiedział. A ty w tej chwili najbliższy czas to są jakieś treningi, bo jest trudna sytuacja. Nie wszystkie kluby są otwarte, nie zawsze można potrenować. Jak to będzie u ciebie wyglądało? No ja właśnie tutaj dzięki uprzejmości Damiana Majewskiego, który tam porozmawiał i taką mi zapewnił możliwość trenowania w Akademii Boksu i Muay Thai na Jelonkach, to na razie póki co tam robię z chłopakami i jestem bardzo zadowolony z treningów. Forma rośnie? Rośnie. Będziesz w dobrej formie, jeśli powiedzmy zaproponują ci walkę, czy raczej czekasz, aż powiedzą, że jest ten rywal i wtedy mocne przyspieszenie? Będę w doskonałej formie już, dawać włodarze waleczkę. To co, Patryk, dziękuję bardzo dzisiaj za wywiad. Cieszę się, że mogliśmy w ogóle porozmawiać i że mogłem cię zobaczyć w akcji, bo tak naprawdę ludzie myślą, że mówią, załóżmy, że no fejmowcy to oni nic nie potrafią, a muszę powiedzieć, że chyba tych fejmowców mocno przesiano, bo to jest fejmowiec, który coś umie i to było widać, bo robiłeś też z chłopakiem od nas z klubu, który nieźle ogarnia parter. No, widać było. Parę takich sztuczek mi pokazał, że naprawdę nieprzyjemnych do tłamszenia przeciwnika. No, ale ty też sobie dobrze radziłeś, bo widziałem, że nie pękałeś przed tym parterem i nawet kiedy zaproponował ci jeszcze jedną rundę, to powiedziałeś, że bardzo chętnie, nie ma problemu, tak? Że dodatkowo byliście już chyba mocno zmęczeni. No tak, ja wychodzę z założenia, że im gorzej na treningu, tym lepiej w ringu, więc no niestety na treningach trzeba się, że tak powiem, czasami zajechać, żeby czuć ten progres. Powiedz jeszcze na koniec, tak cię zapytam, utwór, do którego ewentualnie, bo załóżmy, że będzie walka, utwór, do którego będziesz wychodził, sam zaśpiewasz może, czy coś będziesz kombinował, czy poprosisz kogoś, jak w ogóle do tego podchodzisz? Ważna rzecz w przygotowaniu, w wyjściu do walki fightera, w nastawieniu mentalnym, piosenka to jest coś ważnego? No tak, sam na pewno nie zaśpiewam raczej, ale do poprzedniej walki wychodziłem do utworu King Bruce Lee Karate Mistrz, Franka Kimono. Ale taki trochę on, znaczy można go potraktować jako rapujący, bo on jest bardzo stary, bodajże 80 lata, tak? No i powiem szczerze, wychodziło mi się dobrze, taki wprowadził nastrój trochę rozluźnienia, no ale nie wiem do czego bym teraz hipotetycznie wychodził, musiałbym to przemyśleć. A wymarzony rywal? Wymarzony rywal? Sobota może być? No myślę, że ciekawy mógłby to być rywal, tylko nie wiem jak tam z wagą, bo ja teraz ważę 70 kilo, oni chyba się tam bili w 7,7 i bliżej tego 7,7 im chyba było. Także gdzieś tam w mojej kategorii wagowej po prostu najlepiej, żeby był. A ja mimo wszystko czekam na pojedynek z Hasim, to by było ciekawe, bo widząc dzisiaj jak kopałeś i jak uderzałeś, to naprawdę jestem pod wrażeniem i nie są to tylko słowa, może uda nam się kiedyś coś nagrać i pokazać ludziom, żeby zobaczyli i myślę, że będą mocno zdziwieni, że taki poziom. No i co, dziękuję dzisiaj za wywiad. Dziękuję bardzo również i dziękuję za tarczowanie. A ja przede... Uwagi. Ja również dziękuję, a w takim razie naszym internautom polecam, subskrybujcie nasz kanał, mamy bardzo ciekawych gości, widzieliście, bierzemy sprawy w własne ręce, nawet tarczujemy zawodników. Także... Dziękuję bardzo, Ryba. Dziękuję również.